Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Maksłowski, psychoterapeuta, filozof. No, ostatnia osoba, o której jest głośno, ponieważ niesie sztandar maskulinizmu. No i moje pierwsze pytanie, które powinno zacząć konfrontacyjnie, czyli czy to odwet na hasłach feministycznych i działalności feministycznej, czy to po prostu potrzeba stworzenia nowego etosu dla mężczyzn, które są zagubieni w dzisiejszych czasach. To powiem również dzień dobry. To jest tak, że to nie jest odwet w ogóle. I to ten artykuł, który ma pani przed sobą otwarty, jest trochę prowokacyjnym. Tak. A przede wszystkim dlatego, żeby go mężczyźni przeczytali. Ponieważ nasza inicjatywa nie jest wbrew kobietom ani wbrew feminizmowi, tylko jest skierowana do spowodowania tego, żeby mężczyźni zaczęli trochę inaczej patrzeć na swoją obecną sytuację i to, co wnoszą do społeczeństwa. A gdybym miał użyć takiej metafory piłkarskiej, to w tej chwili jest tak, że oczywiście to jest generalizacja, podkreślę, że wielu mężczyzn siedzi na ławce rezerwowych i przygląda się, jak kobiety zaczynają rozgrywać bardzo ważny mecz pod tytułem życie. I też kobiety nas coraz częściej do tego życia zapraszają, ale my w dalszym ciągu na tych ławkach lubimy sobie siedzieć, bo jest bezpiecznie, bo nie trzeba brać odpowiedzialności, czyli krótko mówiąc, w takiej sferze komfortu możemy się zatrzymać, tak? No i ta sytuacja naszym zdaniem nie jest dobrze, jeżeli to jest jedyny sposób funkcjonowania mężczyzn, a mam wrażenie, że w dużej mierze właśnie tak to wygląda. Mężczyźni są bardzo aktywni w takich obszarach jak polityka, jak biznes, natomiast jeżeli chodzi o takie sfery no, rzeczywiście społeczne, czyli tam, gdzie organicznie tworzymy to życie, tworzymy postawy ludzi, którzy w tym życiu później partycypują w tym społeczeństwie, to jesteśmy w dużej mierze wycofani. Wystarczy popatrzeć na sam proces wychowania, w którym praktycznie mężczyźni nie biorą udziału. No tak, są mamy, babcie, nauczycielki, przedszkolanki. Tak, to jest sfeminizowana sfera bardzo silnie, a no, wyraźnie widać, że mężczyźni są w tej sferze również potrzebni. I to nie tylko chłopcom, ale bardzo również chłopcom są potrzebni. Również potrzebni są dziewczynkom, a potem kobietom. Więc ta nasza inicjatywa przede wszystkim ma na celu stworzenie takiej platformy, przestrzeni do tego, żebyśmy mogli porozmawiać o nowym sposobie funkcjonowania mężczyzny w społeczeństwie. Dodam, że my nie mamy gotowego niestety pomysłu. Niestety. Natomiast chcielibyśmy trochę eklektycznie podejść do tego, co dzisiaj mężczyźni realizują w swoim życiu, w swoich indywidualnych postawach życiowych. I żebyśmy mogli o tym porozmawiać, tworząc tak naprawdę coś w rodzaju takiego trochę szwedzkiego stołu postaw, przekonań, cech, z których wielu mężczyzn już świadomie będzie mogło budować swój sposób realizacji męskości. Także w żaden sposób nie jest to przeciwko kobietom, mam wrażenie, że nawet dla kobiet, ponieważ gdybym miał powiedzieć o tym, że chcemy trochę pozwolić mężczyznom dojrzeć do takich autonomicznych, partnerskich relacji z kobietami i te relacje wtedy mam wrażenie, ale też marzenie, żeby były te relacje oparte na różnorodnych wartościach, które wnoszą kobiety i mężczyźni. Mam wrażenie, że w tej chwili to nie ma dzielić, tylko ma łączyć. Zdecydowanie ma łączyć, bo bez kobiet nic nie zrobimy tak naprawdę. Tak jak kobiety mówią, że są już zmęczone również takim dźwiganiem na sobie odpowiedzialności codziennego życia, w którym mężczyźni no, rzeczywiście partycypują no, coraz częściej na szczęście, zwłaszcza w obszarze ojcostwa, które zaczyna się robić w tej chwili nawet modne. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że mówimy o ojcostwie dla małych dzieci. Te małe dzieci za jakiś czas będą większymi dziećmi. I wtedy się zaczyna, inny wzorzec. Tak jest. I wtedy się rzeczywiście zaczyna potrzeba takiego silniejszego zaangażowania ojców, a wielu ojców nie wie po prostu, jak się w to angażować, ponieważ nie ma wzorców. Nie ma wzorców. No to o tym pisał chociażby Wojciech Eichelberger, zdradzony przez ojca. Ale zgadza się. Miałabym takie pytanie, które by dotyczyło już bardziej takiej antropologii kultury, ale też filozoficznej. Co się stało, że ta ewolucja, czy też właściwie rewolucja obyczajowa spowodowała, że mężczyzna, który był tym tygrysem szablozębnym, stał się trochę takim wykastrowanym kotem na kanapie, który dla tego świętego spokoju i za tą miskę mleka no tak sobie leży na tej kanapie i przestaje walczyć. Więc i tutaj rzeczywiście mógłbym się trochę odnieść do pewnego wizerunku, który w niektórych środowiskach feministycznych jest lansowany, czyli takiego totalnie negatywnego wizerunku wszystkiego, co męskie. To jest tak, że jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej figurze, to ta figura może spowodować otwarcie do gry pod tytułem a mam cię ty sukinsynu po prostu. Czyli gdzie wypłatą taką emocjonalną jest na przykład poczucie winy.
Więc mam wrażenie, że jeżeli przyjrzelibyśmy się takiej figurze rozgrywanej w ten sposób, to bardzo wielu mężczyzn, najprawdopodobniej nieświadomie, w takim poczuciu winy jest zatrzymanych. Na poziomie makrospołecznym i na poziomie mikrospołecznym, czyli w tym miejscu, gdzie mamy relacje matki i syna, zwłaszcza tam, gdzie matki samotnie synów wychowywały. Nie mówię, że zostały porzucone, ale na przykład ojcowie nie partycypowali, nie stanowili takiego buforu pomiędzy matką a synem. W pewnym momencie życia dla chłopca to jest dosyć istotne, żeby zobaczył, jak realizuje się relacje pomiędzy dorosłą kobietą i dorosłym mężczyzną. Kiedy tego wzorca nie ma, często matka powołuje syna do tej roli i tutaj się zaczyna rzeczywisty kłopot, tak? Więc mam wrażenie, że to jest jedna z przyczyn. Nie wiem, jakie są wszystkie przyczyny, natomiast to też jest tak, że kolejną to jest cała masa stereotypów związanych z męskością. Że nie możemy być słabi, płakać, że nie wiem, 100 tysięcy rzeczy jest niemęskie. Właściwie co jest męskie dzisiaj? Co jest męskie? No, z czasów mojego dzieciństwa i właściwie jeszcze nie tak dawno. Powiem szczerze, że mimo, że jestem feministką, to mnie się wiele rzeczy, które nazywane jako cechami patriarchalnymi, świata patriarchalnego się podoba. Bo dla mnie na przykład właśnie męskość to oznacza odpowiedzialność, właśnie jest męstwem, odwagą, pewnego rodzaju siłą, umiejętnością konfrontacji w różnych sytuacjach. A w tej chwili rzeczywiście to, o czym Pan już pisał w tym wywiadzie, że właściwie mężczyzna się przedstawia albo jako taką właśnie dupę, która nic nie jest w stanie zrobić, albo wręcz przeciwnie, kata kobiet, sadystę, który stosuje przemoc i tą przemoc fizyczną. Tu podkreślał Pan zresztą, że ta przemoc w domach istnieje, przemoc rodzinna i również ona jest stosowana przez kobiety, tylko raczej nie w sposób fizyczny, chociaż i tak się zdarza, ale że powiedzmy tam poczucie winy, o którym Pan mówi, ono jest takim silnym narzędziem sterowania mężczyzną. Zaczyna się od matki, potem przez kobiety, z którymi są i właściwie mężczyzna jest, można powiedzieć, w jakiś sposób poddany szantażowi. Często tak jest i też w klinczu. Tak, bo z jednej strony klincz polega na tym, że ma bardzo sprzeczne oczekiwania wysyłane ze społeczeństwa, ze świata i nawet od własnej partnerki. Na której często nosi obraz emocjonalny swojej matki. Ale tak sobie myślę, jak słuchałem tego, co pani mówiła, że właściwie główną istotą, głównym problemem nawet nie jest kryzys męskości, czy tego, że nie wiemy, co jest męskie, czy kryzys kobiecości i nie wiemy tego, co jest kobiece, odważę się to powiedzieć, tylko generalnie największym kłopotem moim zdaniem jest kryzys relacji. Te relacje, w których my funkcjonowaliśmy, rzeczywiście w dużej mierze można by ponazywać toksycznymi. Przed chwilą o tym mówiłem. To też jest tak, że trochę się odniosę też do początku naszej rozmowy, czy jesteśmy wbrew kobietom, czy nie. Relacja to jest coś takiego, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Tak? Czyli nie jest ważne, czy ty jesteś fajna, czy ja jestem fajny, tylko to, co na styku naszych dwóch osobowości powoduje, że na przykład się ze sobą dobrze czujemy albo współpracujemy. Dzisiaj kobiety wykonały bardzo dużą pracę, są wyraźne, są zaangażowane, ale nie mają z kim budować tej relacji. Więc mam wrażenie, że nasz ruch, nasza inicjatywa jest właśnie po to, żebyśmy stanęli gotowi do tego, żeby się spotkać w relacji z kobietami i sprawdzić, jak ta relacja może być dzisiaj realizowana w takim świecie, w którym żyjemy, w którym jest mnóstwo deficytów. Mam poczucie, że w ogóle większość kryzysów, w których my się kręcimy, łącznie z ekonomicznym, są właśnie spowodowane kryzysem relacji, gdzie relacja została zastąpiona transakcją. No i to, co Pan mówi, to też tak rozumiem, że silna kobieta najczęściej jest samotna, bo tak jest. Nie ma równego sobie partnera. Tak jest. I ma albo partnera, którego nie szanuje. Wchodzi albo w skośną relację. Albo ma partnera, który ją podgryza, tak? Bo go boli i frustruje to, że ona jest silniejsza od niego. Proszę sobie wyobrazić, że w drugą stronę często jest podobnie. Często jest tak, że kobiety pragną skontaktować się z taką męską energią, męską agresywnością. Tak. W takim psychologicznym słowa rozumieniu. Kiedy spotykają takiego mężczyznę, trochę się przestraszają, ponieważ niejednokrotnie pierwszy raz w życiu mają bliski kontakt z taką energią i zaczyna się ten proces kastracji psychicznej. Tak? Zwłaszcza kiedy sobie jeszcze uprzytomnimy, że większość mężczyzn działa indywidualnie, samotnie, bo to też następny stereotyp, że ja sobie muszę ze wszystkim sam poradzić i tak dalej, to krótko mówiąc, funkcjonowanie takiego mężczyzny w obecnym świecie jest trudne najzwyczajniej w świecie. I może się to skończyć też tym, że albo porzuci tą partnerkę,
albo będzie się musiał podporządkować, co jest bardzo trudne, czyli wydać, wykastrować po prostu. Mhm. Ale też to, co pan powiedział, to bardzo, 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 bardzo ważne o tej samotności mężczyzny. I tak myślę, że jeszcze to, właściwie to się chyba tak można powiedzieć, że to są lata 60. i 70., kiedy mężczyźni przestają tworzyć wspólnoty, kiedy zaczyna się ruch taki mocno pacyfistyczny, prawda? Że wtedy jednak ten mężczyzna wojownik, on w jakiejś tej wspólnocie męskiej przebywał, a potem jednak lata te właśnie kultury trochę też hipisowskiej, pacyfistycznej, ono powodowało, że mężczyzna ma być delikatny i nie ma tworzyć tej takiej wspólnoty. Rewolucja seksualna powoduje to, że mężczyźni z kobietami coraz bliżej żyją, prawda? W pewnej komunie nie ma tego świata żeńskiego i męskiego. I od tego się chyba zaczyna cały ten proces właśnie wartości, że u mężczyzn, że ta wrażliwość i ten mężczyzna, z którym idziemy do kina na komedię romantyczną, ją płacze obok nas. No ale nie wiem, czy to powinno cieszyć. Bo byśmy chciały tak sami, żeby ten mężczyzna też potrafił stanąć na przykład w naszej obronie, tak? A nie my musimy... Jasne. Kiedy pani słucham, to przypomina mi się nazwa takiej jednej księgarni, Czuły Barbarzyńca. Mm-hmm. I mam poczucie, że to jest współczesne oczekiwanie kobiet do mężczyzn, które jest praktycznie nie do zrealizowania w pełnym wymiarze. Kiedy się przyglądam zapotrzebowaniu kobiet, nie chcę tego wartościować, ponieważ rozumiem, że wiąże się ono z takim, a nie innym sposobem realizacji życia, zaangażowania w różne aspekty życia, to chyba nie ma pojedynczego mężczyzny, który mógłby spełnić wszystkie oczekiwania, które nie kobieta ma. W nim pokłada. I odwrotnie. I odwrotnie również. Tylko, że my mam wrażenie, tych oczekiwań mamy mniej wobec kobiet z tego powodu, że mniej aktywnie funkcjonujemy w społeczeństwie. Tak? A poza tym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że albo my kobiety wspieramy, czyli wchodzimy w role opiekuńcze, albo jest tak, że musimy sobie radzić sami, czyli nie przyjmujemy pomocy od kobiet, zresztą od nikogo innego. Więc to jest tak, że świat potrzeb mężczyzn w moim odczuciu jest właściwie niepoznany, ten współczesny świat mężczyzn, świat potrzeb męskich. Kiedy prowadzę na przykład terapię, to bardzo często odkrywam, że jak zaczynamy pracować nad takimi aspektami codziennego życia mężczyzny i zaczynam go pytać, co jest dla niego w życiu ważne, no to poza takimi pierwszymi, powiedziałbym, wyświechtanymi kawałkami pod tytułem seks, pod tytułem pieniądze, to właściwie się zaczyna wielki problem, bo ja nie wiem, czego ja potrzebuję. Nigdy się nie orientowałem, mojej uwagi nie dawałem w kierunku moich potrzeb, tylko albo byłem w kontakcie na przykład z mamą, która wymagała ode mnie tego, żebym był dla niej partnerem, albo byłem w kontakcie z kobietą, która jest w tej samej sytuacji. I często jest tak, paradoksalnie, że zamienia się to w bierną agresję, czyli w opór. Tak, zobaczcie, jak ja jestem niezdolny. Czyli się tak naprawdę mszczę trochę na to, co wy mi zrobiłyście. Mamo, co ty mi zrobiłeś. Wymagacie, a ja teraz właśnie... A ja teraz wam pokażę, że bardzo bym chciał, ale nie potrafię. I co mi zrobicie takiemu biednemu? No i mamy kotka na kanapie. Tak jest. Także to jest dosyć taka komplementarna gra, gdzie z jednej strony dobrze, gdyby kobiety zaczynały powoli budować swoją autonomię, ale nie opartą na takim etosie negatywizowania męskości, tylko po prostu na kontakcie z wewnętrznymi własnymi potrzebami. I w drugą stronę, jeżeli będziemy pracować w takich kategoriach, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś bardziej cierpi, ktoś mniej cierpi, ktoś ma więcej korzyści, no to do niczego do dobrego nie doprowadzi. Wręcz mam poczucie, że zacznie się nakręcać i to trochę widzę, spirala przemocy i to przemocy zarówno w obszarze właśnie domowym, jak i społecznym, gdzie no, czasami jest trudno wypowiedzieć jakieś zdanie, nie narażając się na to, że za chwilę zostanie się zaatakowanym, no bo ktoś po prostu zaczyna się przestraszać takiej prawdy widzianej oczami na przykład mężczyzny, jak mieliśmy w przypadku tego artykułu różne takie reakcje trudniejsze nieraz. Ja myślę, że jeszcze jest tutaj taka kwestia, która jest taką kwestią nawet polityczną, że w tej chwili ta polityczna poprawność polityczna, ona wymaga właśnie takiej delikatności sformułowań, zachowań i tego wszystkiego. Jest to takie bardziej po stronie, powiedziałabym, bardziej no, centrowo-lewicowe. Natomiast też bardzo mocno radykalizuje się ruch feministyczny, ale również druga strona, czyli te ruchy radykalnie prawicowe, nacjonalistyczne. I one opierają się zdecydowanie na takiej męskiej sile, prawda? Tej sile takiej, no trochę właśnie, no, barbarzyńcy, trochę takiego, no, żołnierza, ale żołnierza. I teraz na ile wy, budując właśnie taki kongres mężczyzn, nie zaczniecie trafiać właśnie z takim przekazem do osób, które przyprawią wam gębę
właśnie takiego kibolskiego mężczyznę. Myślę, że za chwilę będziemy mieli gęby jak światowid, przynajmniej 4. To zależy, które środowisko na nas spojrzy i zobaczy przez swój filtr różne swoje lęki. Oczywiście, coś tam zaprojektuje. Tak, i zaprojektuje na naszych gębach, że tak powiem. Więc ja mam takie wrażenie, że po pierwsze ta radykalizacja, o której pani mówi, którą my oczywiście też widzimy i która, co ciekawe, dotyczy młodych ludzi w dużej mierze, to jest trochę odzew na ten liberalizm, który doprowadził do kryzysu światowego, kryzysu wartości. Nie ma się czego przytrzymać. Nie ma się czego przytrzymać, ponieważ liberalizm zakłada albo brak, albo znaczne odsunięcie granic. Ktoś, kto się psychologią interesuje, wie, że granica oprócz tego, że ogranicza, to też daje poczucie oparcia, czyli bezpieczeństwa. No, a my jesteśmy w tej chwili jak dzieci pozbawione opieki. Dokładnie. Piaskownica zamieniła się w Saharę. Tak. No i jest świetnie, bo możemy iść wszędzie, tylko nie możemy znaleźć punktów odniesienia. I jesteśmy trochę wolni, ale nie jesteśmy bezpieczni. Prawda? Natomiast z drugiej strony to pokolenie, które właśnie w tej chwili wchodzi do życia, co im życie oferuje? Życie im oferuje wielką niewiadomą, wysoki poziom bezrobocia i prostą informację, która dla nas była fajna. Ucz się, zdobądź wykształcenie, osiągnie życiowy sukces, dzisiaj jest dezaktualizowane. Tak naprawdę ludzie nie wiedzą za bardzo, młodzi ludzie, w którą stronę się zacząć rozglądać. Do tego dochodzi jeszcze sprawa pewnej różnicy płciowej, która jednak występuje między kobietami i mężczyznami, chłopcami i dziewczętami. Dziewczęta wychowują się w otoczeniu kobiet od samego początku, właściwie do końca życia towarzyszą im kobiety. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że w przypadku chłopców tak do końca nie jest. I przychodzi taki moment, w którym chłopcy lgną do męskiego świata. To jest mniej więcej środek wieku adolescencyjnego, czyli powiedzmy 12-15 lat, prawda? Czyli to jest też taki czas, w którym niezwykle atrakcyjny staje się kontakt z męską energią. I teraz zobaczmy, co dzisiejszy świat oferuje takim chłopcom. Harcerstwo, sporty, ale coraz rzadziej chłopcy je uprawiają z różnych powodów, między innymi dlatego, że nie mogą się bawić na podwórku. Tak. I z drugiej strony mamy właśnie radykalne ruchy. Nie ma całej strefy środkowej. I my właśnie chcemy tą strefę środkową zagospodarować. W ogóle wyeliminowanie takiej agresji, nawet na takim poziomie dziecięcym, gdzie chłopcy się szarpią i to było zawsze normalne, w tej chwili jest to tak niedozwolone i to są jakieś restrykcje ogromne, które są robione. Ale jeszcze teraz, kiedy pan mówi o tym świecie dziecięcym, to ja tutaj takie dla mnie takim momentem bardzo ważnym było, kiedy mój syn, w tej chwili 9-letni, ale kiedy poszedł do zerówki i strasznie chłopcy się szarpali z dziewczynkami, tak? No było to ganianie, ale też tam takie szarpanie się. I w pewnym momencie ja powiedziałam tak, ja mówię, jak to? No przecież dziewczynek, no nie można dziewczynek bić, czy bić się z dziewczynkami. No dlaczego one nas leją? Dlaczego nie możemy? I właściwie sobie myślałam, że w dzisiejszym świecie ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego dziewczynki, chłopiec, który jest bity przez tą dziewczynkę, nie może się przed nią bronić. Jesteśmy w temacie przemocy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że stoi pani na przystanku i nagle kobieta zaczyna okładać torebką mężczyznę. Jest totalny paraliż, nie wie, co ma zrobić. Kompletnie. No i jeszcze pomyślimy sobie, pewno ma rację, prawda? Zasłużył sobie. Kiedyś byłem świadkiem takiej sceny na odwrót. Otóż też na przystanku stałem z grupą ludzi. Mężczyzna pod wpływem alkoholu będący szarpie kobietę. Ona tam krzyczy, szamocze się. Podbiega dwóch krewkich facetów, tego mężczyznę odciągają. Nagle kobieta zmienia front i zaczyna bić tych, którzy odciągają. Zostawcie go w spokoju. Także to jest tak, że z tą przemocą, którą my widzimy, często jest cała masa nieoczywistości. A moim zdaniem przemoc zaczyna się, w ogóle uczenie się przemocy zaczyna się właśnie w tym okresie dziecięcym, kiedy dostajemy komunikat pod tytułem to jest najskuteczniejsza metoda rozwiązywania problemów. Tak? Chciałbym wrócić jeszcze do tego, o czym pani mówiła przy okazji chłopców, którym się zabrania szarpać. Tak? Nie chodzi teraz o dziewczynki i chłopców, tak, tylko chłopców samych sobie. Ze sobą, tak. Żelazny Jan, Robert Bly opisuje trzy fazy życia mężczyzny. To jest tak, że pokazuje to w kategoriach takiej metafory trzech rycerzy, czerwonego, białego i czarnego. I mówi o tym, że faza czerwonego rycerza to jest faza popędowości, bardzo silnej, takiej męskiej agresywności. Gdybyśmy mieli to w przypadku, gdybyśmy mieli to rozbić na ego, to jest to id, tak? Tak. Czyli właśnie kontakt z własnym id, z popędowością.
dzisiejsza kultura mówi, nie możecie chłopcy do tego mieć dostępu, więc opresyjna w tym obszarze, ale też dlatego, że nie ma co do zaoferowania żadnych aktywności tym chłopcom, która uczyłaby ich konstruktywnego wyrażania tej całej popędowości. Każe im kultura dzisiejsza tą popędowość wyprzeć. Wyprzeć, ale też ja mówimy tutaj o ludziach, ale też ja patrząc na właśnie syna i tych kolegów i gdzie oni się szarpali i to na ogół szarpali się ci, którzy się najbardziej lubili ze sobą, oni się siłowali, to była jakaś forma nawet tej bliskości męskiej takiej ze sobą. Tak jest. I nawet właśnie potem słowa, jak się kiedyś tam się pobili mocno, ja mówię, no to teraz już się nie, to już to nie jest już twój najlepszy przyjaciel. A dlaczego? Prawda? Właśnie. No my faktycznie mamy tak, że jak mamy problem, damy sobie po mordzie i potem idziemy na piwo i rzeczywiście jest blisko. I nie ma tego problemu. A dzisiaj rzeczywiście pewnych rzeczy się zabrania, nie ma się co za co. Ale to powiedziałam sobie, że to jest tak atawistycznie patrząc na to, że nawet jak się patrzy szczeniaki, które się urodzą, czy małe koty, to te zwierzęta ze sobą cały czas się podgryzają, walczą, sprawdzają swoją siłę, na ile tutaj można, nie robiąc sobie krzywdy. To nie jest walka na śmierć i życie. Ale jest to sprawdzanie się w jakichś sytuacjach, w których kiedyś przyjdzie walczyć nie z kolegą, tylko z wrogiem, tak? Albo, i wtedy z życiem. Musimy, albo z życiem. I trzeba z całą masą przeciwności, które życie nam przecież przynosi. No. Chłopcy, którzy są pozbawieni możliwości realizacji tej popędowości, wychodzą w życie właśnie jak te koty, o których pani mówiła. Pojawia się kłopot i nic z tym nie są w stanie robić. Więc tak naprawdę z jednej strony ten opresyjny system wychowywania chłopców może powodować, że mamy, które się tymi chłopcami zajmują, mają trochę więcej spokoju, ale kiedy pomyślimy, że mamy jednak tych chłopców wychowują dla innych kobiet, no to robią im trochę niedźwiedzią przysługę, mówiąc wprost. Więc to jest taka dosyć duża trudność. Ale są takie ruchy na świecie w tej chwili, w kulturze zachodniej dodajmy, bo ten problem nie dotyczy całego świata. Jak na przykład w Australii, gdzie są takie inicjatywy edukacyjne skierowane wyłącznie dla chłopców. Jest taki program, nie pamiętam w tej chwili jak on się nazywa, ale chyba bodajże w 9 klasie właśnie szkół w Australii, przynajmniej w niektórych z nich, przez rok czasu chłopcy wychowują się tylko i wyłącznie w swoim towarzystwie, czyli znaczy do klasy chodzą. Znaczy nie ma koedukacji. Nie ma koedukacji i zajęcia prowadzą mężczyźni. Tak? I ten program jest różny od naturalnego sposobu uczenia, taki jak, że tak powiem, wynika z normalnej szkoły. Ponieważ ci chłopcy oprócz lekcji mają różnego rodzaju doświadczenia też, krótko mówiąc inicjacje prowadzone przez przygotowanych, dojrzałych mężczyzn. I ci chłopcy, kiedy wracają z powrotem do normalnego toku nauczania, oni mają już takie doświadczenie, które potem w dorosłym życiu pozwala im wykorzystywać to jako oparcie do radzenia sobie z różnymi właśnie trudnościami, a nie upatrywania na przykład przyczyny trudności w drugim człowieku, czy tutaj w kobiecie. Ponieważ tak naprawdę przemoc bardzo często właśnie wynika z bezsilności. Z nieumiejętności poradzenia sobie z daną sytuacją w konstruktywny sposób. Znaczy ja wychodzę z założenia, że silny mężczyzna nigdy nie uderzy kobiet. Silny wewnętrznie, który ma oparcie w sobie. W tym sensie tak mówię, jest. Tak. No, nie będzie to potrzebne, ale w takiej sytuacji może zareagować na przeróżne sposoby, które dla większości, nie tylko mężczyzn, ale w ogóle ludzi, są po prostu obce. Tak? Nie wiemy. Postawa asertywna to jest bardzo rzadko spotykane w naturze zjawisko, po to właśnie kursy zostały wymyślone, ale w rodzinach asertywność, przynajmniej w Polsce, no, odważę się powiedzieć, praktycznie nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Tak trzeba by było właśnie koncyliacyjnie zakończyć naszą rozmowę, czyli powrócić do tego pytania, które zadałam na początku, że na pewno pojawią się głosy, że to, co będzie się działo i fundacja będzie robiła i ten kongres mężczyzn będzie, no, że to będzie jakiś odwet, że to będzie przejaw mizoginizmu, więc nie. Czy kobiety będą mogły przyjść na kongres? Powiem pani więcej. W tej chwili do naszej fundacji zgłosiły się kobiece fundacje, które całym sercem nas wspierają i chcą brać udział w naszej pracy. I tak naprawdę na to liczymy, bo bez kobiet sobie nie poradzimy. Nie chcemy budować słoika, tak? Obok drugiego słoika. Chcemy te słoiki potłuc, tak? Żeby się te ogórki zmieszały z tym płynem, w którym do tej pory miały pływać, i żeby zaczęła z tego wychodzić jakaś nowa, fajna rzeczywistość, czyli rzeczywistość oparta na współpracy, ale z szacunkiem dla różnorodności. Nie mamy pomysłu nagle dewastowania takiego tradycyjnego modelu życia,
albo dewastowania metroseksualnego mężczyzny. Tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy mógł sobie wybrać i spotykając drugiego człowieka mógł się porozumieć, czy to jest to, co im odpowiada, czy nie. Myślę, że to jest bardzo duża praca do zrobienia. Jestem przekonany, że nam się to chyba w tym pokoleniu jeszcze nie uda, ale trzeba chyba to zaczynać robić po prostu. Ostatnie pytanie. Jakby pan miał trzema przymiotnikami odkreślić kobiecość? O, to jest dobre pytanie. Współczesną kobiecość? To jest nie, idealną kobiecość. Tak z mojej perspektywy? Mm-hmm. Oczywiście świadoma. Oczywiście współczesną, tak. Świadoma, komunikatywna. Mm-hmm. Jeszcze trzeci, atrakcyjna. Mm-hmm. No i tutaj już to jest największe. Tutaj już powinniśmy wyszczególnić, co to znaczy. Każdy sobie odpowie na pytanie, co to dla niego znaczy. Znaczy atrakcyjna. Mm-hmm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również dziękuję.